Okej, dobra moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Wracamy do Jaromara II. I naszej wojny o odzyskanie Lubeki, którą zagarnęli Wikingowie. W sumie, okej, może jednak skierujemy się tutaj i zdobędziemy tą stolicę, ale nie drogą morską, bo to jest zbyt kosztowne. Okej, mamy podział, zobaczymy jak to wygląda. Czyli tak... O, czyli ona zmarła. Okej. Czyli mamy z tego rodu Kulmas, który... Nie. Okej, tu się sytuacja zagmatwała strasznie. Czyli on jednak jest jej następcą w tej chwili. A, to są córki Prusasa, okej. Czyli Prusas został obalony. I jego dzieci w tej chwili panują. Jedno dziecko nad Prusami, drugie dziecko nad Pomorzem Gdańskim. Okej. Kuzyn więziony. A, to gdzieś na Rusi. Płacimy za statki, a nie mieliśmy ich za darmo. Statki są za darmo, tylko kiedy rusza się na łupieszczą wyprawę. Okej, nasza złotniczka Machaut donosi o postępach nad pracami, nad regaliami. Okej. Czyli co możemy zrobić? Możemy zgłosić kilka sugestii, co jest jednak troszkę ryzykowne. To będzie chyba lepsza opcja. Bo tu nasza dyplomacja może nam troszkę pomóc. Zaryzykujmy. Weźmy to. O! Udało się. To była dobra sugestia. I regalia mogą być lepszej jakości, ale te rozmowy na ten temat znudziły i zestresowały troszkę naszego króla. Zdenek żąda od nas artefaktu. Nie. Lojalność czy strach? Jego król, moi wasale są mi winni oddanie. Moje słowo jest prawem. Okej, czyli tutaj mamy wybór, możemy rządzić tak, albo, znaczy używać dyplomacji, albo strachu. Chyba będziemy używać raczej dyplomacji. Chyba raczej dyplomacji. Czyli troszkę mniej podatków, ale to będzie minimalna różnica i będziemy mieli lepsze relacje z wasalami. To powinno mieć bardzo dobry, pozytywny efekt. A, trudno powiedzieć. Nasi bracia krzywo na nas patrzą. Mamy jakiś dworski event, zobaczmy. O, to nasz syn. Okej, nasz syn... Nie, sorry, nasz siostrzeniec Racibor narzeka tutaj, że nasza moda jest zacofana chyba. Okej, zapłacimy za... Zapłacimy za to, tak. Naszemu władcy zależy na tym, żeby budził tu... tak, ten majestat, żebyśmy mieli... prestiżową, dobrą salę tronową. Ale się zadłużyliśmy paskudnie znowu. Inspiracja zrealizowana, zobaczmy. Co przygotowała nam Machaut? Okej, doskonałe, mistrzowskiej roboty. Z jakimiś ornamentami regalia. Czyli mamy tutaj, okej, spiżowe berło z kawałkami onyksu. Lniany płaszcz, wyszywany jedwabiem i z onyksem też jakiś naszyjnik. Okej, to powinno być chyba lepsze. Zobaczmy. Okej, dużo więcej prestiżu. Spadek tyranii, to ciekawe, czyli moglibyśmy...
W sumie nawet odrobinę łamać prawo i łatwiej uwieść, i to się spodoba niektórym wasalom. Okej, okay, dużo bardziej imponujące regalia. Okej, okay, mamy syna Benkarta. Naszemu władcy zależy na tym, jak jest postrzegany, tak więc nie będziemy ujawniać tego Benkarta. Majestat, skarbiec pusty i długi. Tak, no niestety. Tak to jest. Okej, okay, podczas przechadzki nasz władca zauważył bardzo piękny kwiat. Jednak kiedy podszedł, żeby na niego spojrzeć i być może go zerwać, a niestety go zdeptał. O, i ponieważ jest mściwy, to go bardzo stresuje. To ciekawe. Dobra, kończmy tą wojnę, zdobądźmy Grobin. A, co do naszej kapłanki, bo nawróciliśmy już chyba Słupsk. Tak. Nawróćmy Perunię. Czyli tutaj dość ostro integrujemy w tej chwili tą wyspę. Dopiero za 96 lat? Dyplomata nie pomaga? Okej, to jest dość dobry dyplomata, no dobra. O, zaproszenie na wielki turniej przez naszego brata. Chyba to przyjmiemy, chyba to przyjmiemy. Wyścigi konne, dawaj. Tak, naszemu władcy zależy na tym, żeby zdobyć sławę, prestiż. Tak więc zrobimy to. Ale podróżujemy tutaj przez dość niebezpieczne tereny. Tak więc, okej, głównie w lasach jest niebezpieczeństwo, tak więc wynajmijmy jakiegoś leśnika. A, właśnie pytanie, chyba nie mogę. Mogę wyruszyć, jak nie mam złota? Mogę. Dług rośnie. Słuchaj, moglibyśmy stoczyć bitwę z tymi Norwegami. To będzie szybciej chyba nawet. Wielka ekspedycja na zachód, zobaczmy. Przez wiele lat wśród ludów Skandynawii były... Przeżyły się plotki o wielkim lądzie na zachód od Islandii. Jednak nikt nie podjął się tak ryzykownej wyprawy, żeby to zweryfikować. Jednak pojawiły się wieści o ekspedycji sponsorowanej przez króla Tiparite, król Alby, Tiparite Palownik, czyli Szkocji. Aby zbadać te morza i oceany na zachód od Islandii. Ekspedycja prowadzona przez poszukiwacza przygód imieniem Setach Ailpin. A, to jest jego córka. O kurde. Szkot wysłał córkę, która odkryła Grenlandię. To ciekawe. I Szkoci założyli tam... A nie, nie założyli jeszcze. O, kurde, czy się tego podejmiemy? Czy będziemy mogli? Chyba nie, chyba nie jesteśmy odpowiednio ustawieni geograficznie. Bo w aktywnościach tego nie ma, nie? Tak, ale teoretycznie można skolonizować, założyć kolonię w Grenlandii. Chyba nawet można otrzymać jakiś Indian. Tak, nawet chyba w Nowej Funlandii można coś zrobić i mieć dworzan Indian chyba. Okej, okay, niejaki Demit ze Szczecina zagradza nam drogę i wyzywa podróżników na pojedynek. Nasz władca jest dość dobrym wojownikiem.
w walce bezpośredniej, tak więc zaryzykujemy. Spróbujemy go pokonać. Weźmy opcję numer 2. Moglibyśmy żonę wysłać, popchnąć, żeby pokonała go w pojedynku. Weźmy opcję numer 1. A, okej, nasz władca przegrał. To nie jest dobre? Tak, troszkę wstydu się najadł wśród towarzyszy z orszaku. Bibicz, dzięki za suba przez Twitch Prime także. Witamy na pokładzie. Okej, prawie docieramy do Hełna, gdzie odbędą się wyścigi konne. Okej, natrafiamy tutaj na jakiegoś człowieka, który jest atakowany przez wilki, jakiś jakusz z rodu Nałęcz. Spróbujmy mu pomóc. Nie będziemy ryzykować. Nasz władca nie jest jakoś głupio odważny. Syna też nie będziemy wysyłać. O, już 15 lat trzeba... W sumie tak... mariaże dzieci trzeba będzie zaaranżować. I wychowania... W sumie walnijmy to, tak, wychowanie... Okej, ona ma wychowawcę, nauczyciela. Jarosław nie ma, okej. Specjalizacja w intrydze. Dobra, a Relis go naucz intryk? I córka Urszula. Zarządzania. Tutaj matka chyba będzie dobra. A, nie mogę był... Okej, dobra, kogoś innego. Gurli, powiedzmy. Okej, co do naszego syna i następcy? A, nie ma dzieci z tego mariażu, dlaczego? Już kilka lat minęło od ślubu. Co jest grane? Ale dobra, mamy bitwę z Norwegami pod Bandawą. Zastawili zasadzkę niestety w lesie na nas. Ale mamy miażdżącą przewagę liczebną, nie mają zbrojnych. Okej. I przybywamy na miejsce turnieju, dobra. Przybywamy do Hełna. Okej, czyli co możemy tutaj zrobić? Chcemy wygrać ogólnie. Czyli chcemy się przygotować do tych... Tak, tego wyścigu konnego. Okej, nasz władca wita tutaj drużynę czempionów, którzy przychodzą obok niego. Okej, jeden zwraca uwagę naszego władcy. I zobaczmy, okej, noszą niedopasowaną zbroję, kiepskiej jakości. I coś jest nie tak, nasz władca się zbliża. O, i to jest kobieta. Kobieta przebrana za wojownika, która będzie chciała wziąć udział w tych wyścigach konnych. Niejaka Wiera. Okej, katolicka. To jest Słowianie panońscy. Okej, nasz władca może zachować jej sekret. Możemy ją wynająć. W sumie niewiele wiemy na jej temat. Albo, okej, możemy... Tak, tutaj dać znać, że ona chce wziąć udział w wyścigach, co zwiększy nasze szanse na sukces. Zachowajmy jej sekret. Okej,
Okej, dlaczego nasz władca jeszcze podróżuje? Przecież jest na miejscu. Okej, ale dobra. Był spragniony, napił się wody w jakimś strumieniu. To go odstresowuje i wojna wygrana, doskonale. Świetnie, doskonale. Oj, przekonaliśmy też lokalnych tutaj panów w Peruni, skandynawskich, co przyspieszy naszą integrację tego tytułu. Świetnie. A tymczasem Lubeka podbita. Zyskujemy troszkę sławy, troszkę prestiżu. O to chodziło między innymi w tej wojnie. Okej, okay, możemy rozwiązać nasze wojska. I kolejna upieszcza wyprawa będzie wymagana niebawem. O, wzięliśmy jarla, który nam zapłaci 100 okupu. I wychodzimy tym samym na plus. Na kochankę ją weź, no ale nie było takiej opcji. Chociaż tak teoretycznie mógłbym ją uwieść, ale... Okej, okay, czas na wyścigi konne. Dobra. Okej, okay, koń, wierzchowiec naszego władcy jest przygotowany. Okej, okay, trzech jeźdźców. Zobaczmy, z jakich mamy rywali. Mamy Ekkelisa, jakiegoś lokalnego Prusa. Dragonisa, kolejnego lokalnego Prusa. I naszą przyrodnią siostrę. I antykwariuszkę. Okej, okay, Judytę. Czyli kobiety jednak mogą brać udział w tym. Paradoks mógł to sprawdzić. Tamten event miałby sens, gdyby to był turniej taki, gdzie będzie walka. A, wybieramy konia w tej chwili, okej. Okay. Okej, okay, nie mam zielonego pojęcia, to jest kompletna RNG, czyli weźmy powiedzmy tą opcję. I teraz tak, moglibyśmy zadziałać nie fair, to jest pytanie. Nie, nie będziemy tego robić. Okej, okay. Konie przygotowane, tłum wiwatuje. Ale nagle wszyscy zamilkli, ponieważ jakiś nagi człowiek wpadł tutaj na tor. Tak, goły... Od stóp do głów. Okej, okay, kto to jest? Arelis jakiś. Okej, okay, nasz władca jest lubieżny, czyli mu będzie przyklaskiwał. Najwyraźniej. Okej, okay, gościwój utrzymał się na tronie polskim. A tymczasem, okej, okay, wyścig trwa. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, wyrównane jeszcze jedno okrążenie. Okej, okay, nasz władca. Ja, okej, okay, ja teraz do końca nie rozumiem, jak to działa. Czy nasz władca bierze udział w tym w ogóle? Okej, okay, technicznie tak, ale. Czyli tu możemy obstawiać kogoś? Okej, okay, do końca nie rozumiem tego, czy my teraz bierzemy udział, czy tylko obserwujemy, jak ktoś inny bierze udział. Okej, okay, tego do końca nie rozumiem. Dyplomacja to jest nasza najlepsza opcja, a druga to będzie walka bezpośrednia, czyli nie wiem, weźmy to. A, my wybieramy tylko jeźdźca, okej. Okay. A, czyli tak to działa, okej. Okay. Czyli osobiście nie będziemy jeździć.
Okej, dobra, najwyraźniej nasz koń i nasz jeździec dobrze sobie radzą. Wychodzi na prowadzenie? Okej. Ale nie, to chyba przegraliśmy. Dobra. Okej. Okay. Czyli Niklot, który zorganizował ten turniej, wygrał. Okej. Okay. Dobra, wróćmy bezpiecznie do Arkonii. Do Arkony w tej chwili. Okej, okay, i musimy zaaranżować te mariaże, tak. Książę Bawarii chce poślubić naszą córkę. To będzie zbyt bliskie pokrewieństwo chyba. Ale czas zorganizować mariaże w tej chwili. To jest niepokojące, że nie ma tu syna. Znaczy nie ma dzieci w ogóle z tego mariażu. Czyli tak, weźmy naszego drugiego syna, 15-letniego Drusuka, którym być może będziemy grać, kto wie. I jakie mamy tu partie? Hrabstwo Bourbonu. Turów jest dość blisko. Ją bym mógł poślubić, ale chyba nie. To zbyt duże komplikacje będą chyba. Okej, okay, Turów. Weźmy tą Grzemisławę na 100-letnią. Turów, czyli tu. Okej, wódz Dyre wyraża zgodę. Zobaczmy, co mu się trafiło. Okej. Nie jest zbyt utalentowana, ale nie jest fatalnie. I tak, mamy jeszcze 13-letnią córkę, tu możemy także zaaranżować jakiś mariaż. Czyli moglibyśmy wydać ją za gości... Mogłaby być, tak, jakąś tam, którąś z kolei żoną gościwuja z Polski, ale on ma już 60 lat. Mielibyśmy teoretycznie sojusz, ale chyba nie warto. Książę Jan de Gaveni? Nie, 60 lat. Pińsk, 40 lat. Okej, okay, to jest bardzo... Okej, okay. Pińsk jest tuż obok Turowa. Czyli to będzie chyba dość dobra opcja. Troszkę stary, ale może być. Czyli mamy kolejnego... Mamy... Okej, okay, zyskaliśmy dwóch sojuszników, którzy nie są jakoś strasznie daleko. I mogą być użyteczni. Okej, okay. Nasz czempion dziewanny, Cornel Griffitha, tak? Tak, tak, uczy myślistwa naszego syna Lubomira, świetnie. O, i zyskujemy też te perki dworskie, właśnie zobaczmy, jak splendor naszego dworu w tej chwili wygląda, bo chyba się poprawiło. Tak. Mamy 13 miejsce na świecie pomiędzy Królestwem Leonu a Maharadżą Biharu. Okej. Okay. Kolejny mariusz zaaranżowany. To możemy zaaranżować, okej. Okay. I wracamy na miejsce. Dobra. To jest tak, zobaczmy, czy nie pojawiły się przypadkiem te decyzje z Grenlandią, ale chyba nie. Też by wypadało złożyć ofiary bogom. Też sami byśmy chcieli chyba turniej zorganizować, być może to by dało dużo, dużo prestiżu. Zobaczmy, jak tam sytuacja. O, stracą Kurlandię, czyli Norwegia słaba cały czas. Jak tam Dania? Przegrywa tą wojnę.
Czy idziemy za ciosem, czy to nie będzie za szybka ekspansja przypadkiem? Bo przypominam, że nie kontrolujemy. Tak, mamy bardzo słabą kontrolę nad tym terytorium, na którym jest inna religia i inna kultura, czyli podbijanie bardzo szybko takich połaci terytoriów, które ciężko potem utrzymać, to nie jest zawsze dobry pomysł. Nawróć żonę syna. A. W sumie to może pomóc. Ona nie musi się zgodzić. Odmówiła. Zobacz, jak nasza religia, no tu się nic nie zmienia, bo nie masz, on, nasza religia nie wypłynie poza nasze terytorium. Może być tylko na moim terytorium. Nie będzie się naturalnie rozprzestrzeniać. Nowa kultura hybrydowa. Biarmińsko-karelska, okej. Okay. Dobra, nie damy rady poprawić relacji z naszym bratem. Trudno się mówi? Sojusz z nim, nie. Tak, nie można mieć zbyt wielu sojuszników i nie chcemy mieć słabych sojuszników ogólnie. O, ale zobaczmy. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, mamy młodego władcę... A nie, to jest... Okej, dlaczego go... Znaliśmy go, nie? Okej, to dziwne. Nie wiem, dlaczego go nie widzimy. To jest ten sam król cały czas. Poczekamy na jego śmierć i wtedy zaatakujemy chyba... Spróbujemy odzyskać Brennę. Tak mi się wydaje. Czyli fińsko-fińska, trochę tak. Drosuk osiąga pełnoletność, nasz drugi syn. Zobaczmy. Hojny, sprawiedliwy, arogancki dyplomata. Bardzo dobry dyplomata. Podobnie jak ojciec. Ale my będziemy grać oczywiście Lubomirem. Okej, co mamy tutaj? Okej, ktoś się wdarł do spiżarni i zżarł wszystko. Okej, nasz dyplomata i champion. W sumie to nie powinno być tego wydarzenia, jeżeli mamy hedonistę, bo w sumie... Obżeranie się, tak, to bogowie na to patrzą jako cnotliwy gest. Okej. Czyli bierzemy tą opcję. O, nasza córka nauczona języka nordyckiego. Ciekawe. On zabił... To jest ten, który zabił żonę mojego syna? A, bo już nie... Tak, już... Tak, nie pamiętałem, który to... Okej, nasz władca odwiedza jakichś chłopów, żeby wybadać sprawy, jak sytuacja wygląda w jego królestwie. Albo przynajmniej udaje, że się tym przejmuje. I on, jeden z nich mówi, że jest coś w powietrzu. Okej, że zimne powietrze. Weźmy to. Dyplomatycznie go przekonajmy, że wszystko będzie dobrze. Okej, zobaczmy sytuację na Połabiu. To jest wewnętrzna wojna pomiędzy wasalami. Czyli nas to nie interesuje do końca. Zaproszenie na wielki ślub... Wodza Daniela. Nie. Okej, dobra, co by teraz robić? Okej, Szwecja przejęła to?
Okej, wojna zdaniowo będzie troszkę kosztowna, bo musielibyśmy zaokrętować, żeby tu wylądować. Okej, jeżeli byśmy walczyli, to dwie prowincje chyba od razu. Czyli chyba poczekamy. Brenna. Tak, ale tu... O! O! To ciekawe. Okej. Okej, tu jest bardzo dobra okazja, tu będzie bardzo dobra okazja, żeby namieszać pomiędzy, ponieważ ten zniedołężniały król Sambor, szlachetny z Połabia, zaatakował Polskę celem podporządkowania. Czyli jeżeli wygra tą wojnę, to tu będzie jeden wielki blob. Czyli my zaatakujemy Połabie. Ale poczekamy chwilę. Niech oni toczą tą wojnę, niech troszkę się wykrwawią. I dopiero wtedy zaatakujemy. Dobra, Drosuch niech poślubi Grzemisławę. Za mało prestiżu. Bo też moglibyśmy tego użyć. Tego casus belli. Czyli zadowolimy się chyba podbojem Brenny. Dość potężna armia. Połapska. Tak więc tak jak mówiłem, poczekamy trochę z tym. Aha, i to możemy anulować. Dlaczego oni idą na północ? Trochę dziwne. Right? Za chwilę wojnę wypowiemy. Spiralnym, dzięki za przedłużenie suba. 12 miesięcy, nowa korona. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. O, zobaczmy, kolonizacja Grenlandii. Okej, te wieści wciąż się rozprzestrzeniają. Opowieści o poszukiwaczu przygód Setahu Mac Tiparite Ailpin. Okej. Tak, okej, dobra, czyli o Grenlandii. Zobaczmy. Czy jacyś przedsiębiorczy poszukiwacze przygód chcą tam? Okej. Założyć bazę, żeby polować między innymi na morsy, których kły są bardzo, bardzo cenne. Okej, to ciekawe. Czyli teraz zaczyna się kolonizacja Grenlandii. Okej, czyli tu dwie jakieś mechaniki... Tak, to jest cała mechanika kolonizacji Grenlandii. Zobaczmy, czy to jest dostępne, ale chyba musiałbym być nad Morzem Północnym. O ile się nie mylę. O nie, musimy mieć troszkę więcej sławy. I chyba moglibyśmy to zrobić. A, czyli wysłać jakiś, tak, chąśników, żeby polowali na morsy, założyli jakąś faktorię, jakąś bazę przyczółek na Grenlandii. To by było ciekawe. Okej, to jest też ciekawe. Te dziwne ruchy połapskich wojsk. Też Szkoci tu lądują? O, Szkoci! Okej. Szkoci są po stronie króla Połabia. Okej, czyli on ma dość potężnych sojuszników, czyli dobrze, że nie zaatakowałem od razu. Ale nie chcemy też, żeby on podbił Polskę. Wtedy będziemy mieli bardzo groźnego sąsiada na południu i Polska będzie też pod rządami katolików, czyli tego byśmy nie chcieli. Okej, jest ich tu dość dużo, ale będą ponosić spore straty wskutek braku zaopatrzenia chyba.
król Norwegii przegrał wojnę. I ci zaczynają dywanowe oblężenie Kujaw. Okej, chyba zaatakujemy. Chyba muszę zaatakować, żeby Polska nie padła. Tak, ja nie chciałbym, żeby Połabie podbiło Polskę. Ale tak, naszym celem, nasz cel nie będzie jakoś wielki. Chcemy tylko podbić Brennę. Czyli... A, nie mamy Kozozbali na ziemię de jure. Okej, czyli musimy użyć tego. Brenna, tak. Dobra. I tu chyba będę musiał wezwać sojuszników, bo to jest dość groźna wojna. Czyli tak, dawaj księcia Austrii. W sumie chyba wszystkich. Władcę Turowa i Pińska też. Okej. Okay. Okej, to będzie dość duża wojna. Król Szkocji dołączy do wojny przeciwko nam. Okej, dość dużo sojuszników Połabie ma niestety. Okej, jak najszybciej zdobyć Brennę. Wtedy czas będzie pracował na naszą korzyść. Zdobyć Brennę, a potem pokonywać ich armię w bitwach i tyle. Teraz tak, wykorzystamy tutaj talenty naszego króla i podzielimy tą armię. I tym niech dowodzi nasz król, który jest jednak specjalistą od oblężeń. Czyli on szybciej Brennę zdobędzie. Tak więc wydaje mi się, że warto. Kornel Grywita, niech dowodzi tym nasz czempion dziewanny. O, wojna wypowiada ktoś. Kurde, poszukiwacze przygód? Okej, wikingowie poszukiwacze przygód nas atakują. To nie jest dobre. Jaki będzie cel tej wojny? No, Wogród. O kurde, możemy tego nie utrzymać. Tak szczerze mówiąc. Zobaczymy. Szkło powiększające się rozpadło. Ha, i teraz tak, moglibyśmy przekupić tych wikingów, którzy atakują Nowogród teoretycznie. Ale nie. Bierzemy opcję numer 4. I mamy nowego perka. Okej, okay, możemy też przyłączyć skupienie. To będzie... Okej. Okay. To jest dobre pytanie, na czym się skupić teraz. Weźmy wychowani, by rządzić. Albo nie, weźmy to. Czyli nasze podarunki będą bardziej przemyślane i bardziej efektywne dzięki temu. Na czym nasz władca się skupi teraz? Czy jest ufny, mściwy, lubieżny? Jest tym Augustem, zależy mu na tym dość mocno. Jak jest postrzegany. Pożąda sławy głównie. I prestiżu. Może z innej kategorii coś w sumie. Tutaj by pasował dzielny w sumie. Albo umocnienie władzy poprzez strach. Ale nie, idziemy w dyplomację, czyli to chyba nie ma sensu. Okej, chyba poczekam z tą decyzją jeszcze trochę.
Oczywiście z racji tego, że mamy bardzo wysoką dyplomację i wykształcenie, to najszybszy progres punktu doświadczenia byłby w jednym z tych drzewek. Ok, ląduje armia z Essex. Spróbujemy ją przechwycić. Być może to jest zemsta za to, że złupiliśmy ich bezlitośnie. Ok, dorobimy ich. Ścigać. Nowa inspiracja, nie stać nas za bardzo. Tkanie, nie. Okej, bitwa pod Białogardem. Przewaga taktyczna Cornela Griffithy, naszego czempiona dziewanny, czyli specjalisty od polowań, między innymi. Okej, mają Huskarlów. Mirosław II został ranny. Ale kaleczymy ich czempiona. Obrężenie wygrane, doskonale. Trzymajmy naszą armię w kupie, bo wrogowie są bardzo, bardzo liczni. I wygrywamy, zdobywamy także sławę. Świetnie, o to chodziło. To daje nam bardzo dużo bonusów, ale potrzebujemy dużo, dużo więcej prestiżu. Rzeź pod Białogardem, tracimy 200, a Essex traci 1300. Świetnie. Czyli bardzo dobry rezultat. 27% war score'a. Gdzie jest stolica? Okej, stolica jest tu. Poczekamy. Okej, będziemy operować na terenie Prus. To jest nasza baza, nasze tereny. Będzie zaopatrzenie. I oportunistycznie będziemy atakować siły wroga. Jeżeli będzie ku temu okazja. Ale skonsolidujemy nasze siły i je połączymy na pewno. Okej, tylko jeżeli ta połączona armia by nas zaatakowała, to by nie było dobrze. Ale Polska atakuje na południu, być może to jest... Tak, nie działamy w skoordynowany sposób, ale... pobijemy ich. Polacy zaatakowali tutaj. Czyli my możemy zaatakować tu i... To powinno dać nam wygraną. O, mamy też okupy. Dawaj okupy. To będą mieli bonusy defensywne, ale mamy przewagę liczebną. O, chyba że zrobimy coś takiego. O nie! Zdenek ukradł nam, kurde. Kurde, król Nowogrodu? Okej, jak to się stało? Okej, podoba mi się ten plot twist. Tylko jak do tego, kurde, doszło? Jak to możliwe? Jak on to zrobił? Askubany Zdenek, kurde, no. Nie dość, że stał się królem Nowogrodu, jakoś to ukradł nam, kurde... O, wow, rodową chorągiew ranów. I chyba też pazury łapę tego niedźwiedzia. A to skubaniec, kurde. Oj, to wymaga zemsty. To będzie wymagało zemsty. A to kurde, na stare lata. Okej. Wow. Okej, dobra. Będziemy musieli odzyskać te artefakty. Okej, jak on tego... On musiał... Okej, prywatną wojnę? A to dziwne, on miał bardzo małą domenę. Jak on zdobył ten tytuł? Okej, stałem się władcą Nowogrodu. Okej. W tym miesiącu dosłownie. A, wygrał, okej. Czyli podporządkował sobie króla Nowogrodu.
W sumie to jest nawet dobre, bo nasza religia się teoretycznie może rozprzestrzenić teraz na te tereny. A, okej, bardzo ciekawy plot twist. Skupmy się jednak na tej wojnie. Okej, nie chcemy walczyć z Polakami tutaj niepotrzebnie. Czyli... Wróćmy, okej, pilnować Brenny w sumie. O kurde, stracimy Brenny, cholera, niedobrze. Dobra, szybko to odzyskać. Stoczyć tu bitwę, jeżeli to możliwe. Edyta osiąga pełnoletność. I ona ma poślubić tego wodza Pińska. Gromadzą dość potężne siły. I ruszają na moje terytorium, okej. Okay. Dobra, niech zaczną oblężenia na moich terytoriach, to nie szkodzi, ja ich zaatakuję za chwilę. Świetnie. Wróćmy na nasze ziemię i spróbujmy zaatakować tutaj, pod Cedynią. Powinniśmy mieć dobre bonusy defensywne. A tymczasem nasze wysiłki, aby zintegrować Perunię, tą wyspę, tak, przekonać lokalną ludność, a także okolicznych władców, że to się należy Arkonii. Okej, to idzie bardzo dobrze. O, możemy także nałożyć jakieś, wykorzystać lokalne praktyki handlowe w całym królestwie. Czyli to przyspieszy integrację, ale zredukuje development. Przyspieszmy ten proces. ...88 lat w tej chwili, dobra. Tak, i Wolin też odpadł niestety, poza... tak, też należał do Zdenka. Okej, ale jest dwóch królów z dynastii Ranów w sumie technicznie. Tak. Czyli dynastii się powodzi. Okej, tu przybędą te posiłki, ale wydaje mi się, że wygramy. Okej. Też nasze posiłki nachodzą. Okej, bitwa pod Cedynią. Dowodzi Cornel Gryfita, nasz czempion dziewanny po raz kolejny. To, okej, delikatna tylko przewaga taktyczna i delikatna przewaga liczebna. Ci sojusznicy z Turowa mogą zmienić losy tego starcia. Ranimy ich czempiona, doskonale. Przewaga taktyczna przychyla się na ich stronę, pomagają im tu ich pikinierzy i konnych łuczników nawet mają. Tak, tu dość egzotyczna koalicja sojuszników. O, zabijamy kogoś, doskonale. Nasi wojownicy, okej, nasi wojownicy robią dobrą robotę. Poza ostrzału, przewaga taktyczna przychyla się na naszą stronę. Mają dwa razy tyle czempionów, co jest troszkę niepokojące. Ale wygrywamy. Szala zaczyna się przychylać na naszą stronę. Za chwilę dołączy 500 rusinów po naszej stronie. I wygrywamy. Spychamy ich, łamiemy ich mur tarcz. Flankujemy. Przebijamy się i za chwilę wybuchnie panika w ich szeregach. Tak, i nasi konni w tej chwili i lekka piechota ścigają niedobitki. I bitwa wygrana. Rzeź pod Cedynią. Okej, tracimy 700, oni 2600. Świetnie. Tak, bo niektóre... Tak, gdybyśmy walczyli tu, nie wiem, z zachodu i południa Europy, to oni technologiczną mają przewagę.
co zauważyliśmy w czasie bitew z Niemcami między innymi, ale okej, tu ładnie daliśmy radę. Teraz tak, kogo straciłem? A, Zdenka oczywiście, tak, to był nasz mistrz szpiegów. Być może wykorzystał tą posadę, żeby ukraść, kurde, nasze artefakty. Skubaniec. W sumie nasz brat Bogisław z Barcji będzie... A nie, to jest wiedza. Okej, ale daj mu to stanowisko tak czy inaczej. Dzięki temu powinien być bardziej zadowolony. Jest zadowolony, okej. Czyli ta wojna ma 74% warscora w tej chwili, dobra. Nie ponieśliśmy zbyt wielkich strat, być chyba rajd na ich stolicę to nie jest głupia myśl. To powinno zakończyć tą wojnę. A, chociaż nie mówmy hop. Mają tutaj cały czas dość sporo wojsk. A stracę wielu wskutek braku zaopatrzenia. Chyba będziemy pilnować Brenny. Okej, kłótnia pomiędzy naszą przyrodnią siostrą a siostrą. Okej, dobra. Nie będziemy się w to wnikać. Okej, tu jest okazja do zdobycia warscora. Chyba kompletnie ich wytniemy w pień. Tak. 80%. Podbij Lubusz i Błotę. Nie, no nie mogę, to nie jest... Nie mogę, więc... Nie mogę dodawać kolejnych celów wojny. W czasie trwającej wojny. Okej, tu Szkoci. Okej, znowu gromadzą dość spore siły, nie chcę ryzykować niepotrzebnie. Nawracaj prowincję, nawracam. To cały czas. A, faktycznie, nie nawracam już. Jest nawrócone, okej, okay, Perunia nawrócona, doskonale. I w sumie wiecie co, sprowadzimy tu chąśników też. Sprowadzimy tu Słowian na tą wyspę. Nie mogę? Okej, nie mogę najwyraźniej, no dobra. Może to musi graniczyć? To nawet by miało sens, ale... A kurde, okej, ta wojna to nie będzie takich obsiup, oni mają dość potężne siły, a ich wojna z Polską... się zakończyła, okej, Polska wygrała. A, to może być ciężkie, żeby ich pokonać. Czy zaryzykujemy? Zaryzykujemy. Mamy tutaj 2000 sojuszników. Okej, bitwa pod Brenną. Gród jest obsadzony przez naszych bojów. Dzięki czemu miejmy nadzieję, że wygramy. O nie, Kornel Griffitha, nasz dowódca, został ranny, ale szybko chyba opatrzony. Przewaga taktyczna po naszej stronie, zadaliśmy im duże straty. Okej, to wygląda dobrze, to może być bitwa, która da nam wygraną w całej wojnie. W sumie już cel osiągnięty główny, a więc uratowanie Polski, która nie została podbita przez króla Połabia. Okej, nasz syn Drosyp został ranny. Ale wygrywamy. A, nie możemy więcej warscora zdobyć z bitew. Okej. Dobra, okej, dokończymy tą wojnę na kolejnym streamie, moi drodzy.
Czyli to tyle na dziś. Okej, zobaczymy, jak się dalej potoczy. Ciekawe wydarzenia. Tutaj zobaczymy, czy Zdenek się utrzyma w ogóle w tym Nowogrodzie. Ale chyba tak. Ma dość dobrych sojuszników. I tak, zacznie nawracać to. Czyli to nawet dobrze. Ja chyba nie będę chciał odzyskiwać Nowogrodu, bo tak, logistycznie to nie ma za bardzo sensu. Ciężko byłoby to utrzymać. Ale mamy tu ranów. W Rusi. Zaszczepiliśmy to. I nasza religia także powinna się zacząć dzięki temu rozprzestrzeniać, czyli spoko. Tak, tu mamy ranów i tu mamy ranów. Dobra, to tyle ode mnie. Jutro zapraszam na SnowRunnera, a pojutrze na kontynuację CK3. Połowa X wieku. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra.